No, witam was bardzo serdecznie. Drugi odcinek zagrajmy w Urbagility 2. Jesteśmy w rundzie 1-6, czyli już tak naprawdę połowa za nami. Ostatnio uciekaliśmy przed meteorytami, a teraz nie będziemy przed nimi uciekać, będzie zupełnie coś innego. I pamiętam, że te ostatnie rundy w tym świecie są dość długie. Dość takie długie. Dobra, nie będę taki. Użyjmy trochę broni. Znaczy, przyznam się, że z tej broni korzystam raczej rzadko. Ewentualnie, jeżeli jest jakiś przeciwnik, którego normalnie taką prostą bronią nie mogę zaatakować. Aj, nie chciałem tych kuli używać. A zmarnowałem kulę. Chcesz z kuli? Kocham te wiatraczki, najbardziej lubię w nie wpadać. Ja mu nie wierzę, ja mu nie wierzę, że on tak niepozornie, ale chce mnie udupić, nie? Ach ty, psotnik... okrutnik! Dobra, robimy teraz tak. No i to też jest w sumie wada, że jak mamy jedną broń... No, załóżmy, już jesteśmy w połowie układania sobie tych schodów. A tu nagle myk, trzeba walczyć z przeciwnikami, no i wiecie. Nie jest to zbyt fajne. Oj. Ten albo dostał wcześniej, albo miał mniej życia, bo... Szybciej zdechł. Zdechło mu się. Idź ty. Okej, nie, te wiatraki... Znaczy, fajnie, że tutaj mają... że popierają ekologię, ale ja sobie z tych wiatraków... Znaczy, ja sobie spasuję te wiatraki. O, bardzo fajnie. Tylko tutaj też nie chcę ryzykować. Jakoś tak, wiecie, nie za bardzo jest mi to na rękę. Jak się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tu nie ma szampana. Nie ma Sylwestra. Nie pił szampana. No. Ten odcinek może być znacznie dłuższy od poprzedniego. To dlatego, że no tak jak wspominałem, późniejsze rundy w tym świecie są już takie do pożygu. Takie w sumie, że no nie chce się już w to grać, ale... Znaczy chciałoby się już mieć dłu... Chciałoby się już być przy tym... przy tym drugim świecie, no ale niestety. Okej, okay, to jest koniec rundy chyba. To co pamiętam. Ja sobie wejdę na te schody, a czemużby nie? A może to nie jest koniec? Tak, znowu oczywiście sody za to, że cały czas używam tej podstawowej broni, ale naprawdę uwierzcie mi, że to potem wyjdzie nam na dobre. Ale tutaj tej podstawowej broni to już nie używam, bo to będzie zbyt duża katorga. Wiecie co zrobię? Zrobię coś takiego. Albo mogę zrobić też coś takiego. Chwila, co mi tutaj właściwie zrobić? A niech będzie to. No te piłki w Mr. Muszel trochę trudniejsze były, prawdę powiedziawszy. Okej. Okay. Więc populacja się zmniejszyła. Ale spokojnie, to na pewno nie jest zagrożony gatunek, bo jest go sporo. Okej, okay, zmienił nam się klimat. Jest ciemno. Jest nastrojowa muzyka. A my idziemy dalej. I są ruchome wiatraki, których nie lubię. Ciii, bo wiatraki atakują. Nie wiem nawet, gdzie ten wiatrak zmierza. A, tak na ukos. Przecież tam nic nie ma. A może jest coś tam ukrytego, ale mniejsza. No patrzę, niektóre piłki są na jednego hita, inne są na dwa.
ciśniemy dalej. Czy tam się mi opłaca iść do góry? No dobra. O, jest nowy przeciwnik. On się może poruszać, ale w sumie też nie musi. I on w nas tak strzela, to raczej nie jest nic trudnego, zwłaszcza w tym momencie. O, no właśnie. Jego żałosny żywot się dokonał. No. No dobrze, no. Kule są w miarę fajne w tej grze, to mogę je wziąć. W sumie każda broń jest tam na swój sposób użyteczna. I to też, tutaj też muszę pochwalić autora za to, że jednak nie zrobił jakichś broni, które byłyby zupełnie niepotrzebne. Że serio każda broń się może nam przydać, prędzej czy później. O! No dobrze. Tak też można. Teraz się zajmiemy wami. Poczęstuję ich. Oj, 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 oj. Dobra, tutaj, tak powiedzmy, że nie bardzo polecam wam próbować skoczyć nad tym super wiatrakiem. Już nieraz się na tym przejechałem. Nie wątpię, że jest to możliwe. A, no tak myślałem, że bez przyczyny to by się tutaj nie znajdowało. Aczkolwiek nie wiedziałem o tym. W ogóle już pewnie pominąłem dużo tych sekretnych rzeczy. No dalej. Shit. No, akurat w takiej chwili. W takiej chwili się musiał zaciąć, nie? Dobra, mniejsza. Ja tu nie mogę wskoczyć. A ciekawe, czy gdybym nie miał... czy gdybym nie miał tych kostek, czy bym mógł w ogóle to przejść, nie? Nie, sorry. Koniec gry, trzeba było pomyśleć. Dobra, napieprzamy punkty! No, to już koniec. O, znowu ty. De słodeczko z tego, z Teletubisiów. Nie wiem, czym ty jesteś, ale... nie wyglądasz za dobrze. Ty patrz, jakiś LSD wzięła. Oj. Pomogłem jej, zatrzymałem jej akcję. Spowodowałem, że przestała ćpać. To się nazywa dobre podejście. Okej, z tego co widzę, nie da się doskoczyć z tamtej platformy, więc muszę tutaj sobie się czymś posiłkować. Najbardziej właśnie się obawiam o ten pierwszy level, bo z racji, że jest on taki długi, że w sumie nie zapisuję gry, bo każdy grosz się tutaj liczy. Będziemy tak skąpo wszystko tutaj robić. No to właśnie, istnieje możliwość, że spieprzę już tutaj coś i wtedy będę musiał niestety nagrywać zarówno drugi, jak i pierwszy odcinek od nowa. Nie byłoby to zbyt fajne. Oj. Czym wy jesteście? Znaczy, ci przeciwnicy tak szybko się pojawiają, jak tak też szybko znikają. Ale ich lubię, bo śmiesznie umierają. Okej. Okay. Ciśniemy! Chyba, że się okaże, że w ogóle pierwszy świat to będą ten, to będzie nie wiadomo ile odcinków, nie? Że to nie będą dwa, tylko trzy odcinki. Też jest taka możliwość. Aczkolwiek wolałbym tego uniknąć. Świat 1.8, dobrze. Co za imprezowa muzyka. I feel like part right now.
Pozdro dla kumatych, kto wie, z jakiego filmu to jest. Właściwie to nie powinienem powiedzieć filmu, bo poza tym, że jest to wersja kinowa, to raczej nie jest to film jako taki, który by posiadał fabułę jakąkolwiek. Okej. Okay. Teraz łykajcie moje kule. Jestem ciekawy, jak w ogóle działają w tym świecie te kule. Co powoduje, że one zabijają? Mam już 25 i w pół tysiąca zybli, więc... no cóż, jest to dosyć sporo, ale uwierzcie mi, że po jakimś czasie, kiedy będziecie się zaopatrywać, to wasze fundusze się znacznie uszczuplą. No i pięknie. Nie, nie chcę mi się tak się cofać, więc przejdę się tędy. Mogłem już tak przyskąpić, tak na... tak cebula taka 100%, nie, że... A! Cofnę się. Ale dobrze, szanujmy swój czas i wasz w sumie też. I nie róbmy takich rzeczy. No. Panowie, ja bym chciał już tam wejść na dół, a wy mi zabraniacie i tak... Potrzebuję przestrzeni życiowej. Jak pewien naród w pewnym okresie, dość niechlubnym w swojej historii. Kurde! Puste miejsce pomiędzy tymi... skrzynkami, to musiał być przypadek. W sumie jak one się nagromadzą w ten... Jest ich tutaj strasznie dużo, nie? To wtedy się pojawia problem, nie? Bo to jednak... Trudno jest to zabić tym podstawowym strzelaniem i trzeba tutaj już brać coś zupełnie innego. Tam co prawda to strzelanie możemy ulepszyć też pod tym względem, że ono będzie strzelać podwójnie. Ale czy ja wiem, czy to jest takie potrzebne? Wydaje mi się, że raczej nie. Przy tych piłkach czasami tracę orientację, czy one spadną mi na głowę, czy nie. Czy jest jakaś platforma pod nimi. Oj. I na przykład tutaj. Weź, zapamiętaj, że tam jest taka piłka. Można zapomnieć. No dobrze. O nie, znowu wy. Serio. Znowu wy. O nie, tutaj już niestety... Tutaj już nie trzeba... Niestety trzeba radykalnych środków. Czy tu już będzie koniec, czy jeszcze... A, tak. Logiczne. W sumie jak tak sobie myślę, to... To już to nie jest do końca tak, jak czasami się mówi, że to Softendo właśnie poszło na taką komercję. Taki najbardziej perfidny sposób, bo niestety gry Buziora, co zresztą pokazuje ten nieszczęsny instalator, o którym tej gry, o którym wspominałem w pierwszym odcinku, no, instalował nam multum gówna. No to nie były może jeszcze czasy, kiedy ściągałeś osobny asystent pobierania, który miałby ci pobierać instalator, nie? Co jest już w ogóle absurdalną sytuacją, ale to istnieje naprawdę i... A ja myślałem, że to tylko legenda, nie? Ale no, bardzo dużo rzeczy takich zupełnie niepotrzebnych, typu... każda gra, z tego co pamiętam, miała swój tubular. I to było dziwne. Bo
Człowiek szybko chciał to zainstalować, a nagle, znaczy to w sensie grę, nie Tublat, bo o czego jest w jego Google. No ale cóż, niestety, potem musiał się z tym bawić, okej. 1-9, czy jesteśmy już prawie... O Jezu, jesteśmy prawie przed bossem, ja nie chciałem tego kłaść. Jedną z wad tej gry również jest to, że jeżeli teraz bym wyłączył grę, mając załóżmy wybraną broń, no nie wiem, tam numer 7, to gdybym zaczął tę grę na nowo, nie oczywiście uwzględniając fakt, że nie wyłączylibyśmy gry, nadal mielibyśmy tę broń. To tak myli człowieka, bo on czasami nie patrzy, że tak... O, coś tam mam takiego... Nie. Aha. Nie no, fajnie, spoko. Weź to spierdzielaj. Okej, okay, tu są kolce. I kolce tutaj też są czasami śmieszne, bo o ile w drugim świecie bardzo dobrze je widać, bo one są długie, o tyle tutaj już można się pomylić trochę. O nie. No bagiety, no... Będę je nazywać bagiety, nie wiem czemu, w sumie to te zielone powinny być bagietami. O, widzicie, tutaj akurat są skaczące i strzelające, są jeszcze takie, które chodzą i strzelają. I to samo jest z piłkami. No i one też w zależności od rundy mają różny poziom życia, tak? Jedne są na 2 hity, inne z kolei już nie. Teraz mamy laser. Laser bardzo fajna broń, polecam. Bez żadnego sarkazmu. No mówiłem wam, że jest to broń, która naprawdę się przydaje. Przypomniałem sobie jeszcze, że nie powiedziałem nawet o co w tej grze tak naprawdę biega. Jaka jest fabuła. No i tego wam... nie powiem, bo nie wiem. Nigdzie nie ma podane, o co tak naprawdę biega, dlaczego robimy to, co robimy. W jakim celu? Po prostu chcę wierzyć, że jest to pozytywna historia o tym, że jesteśmy istotą popełniającą holokaust na bezbrodnych cywilach, którzy się tylko bronią. Tak, to naprawdę pozytywnie zabrzmiało. A nie można byłoby się tak obniżyć lotu? Byłoby fajnie. No nie. O właśnie, o to chodziło. Wystarczyło tylko trochę... trochę zapału ku temu. A, fajnie. No niestety, te kule są silne. Ale na dłuższą metę, żeby z nich korzystać, trzeba wiedzieć o tym, że one się odbijają, tak? I że my też musimy skoczyć jakoś w odpowiedni sposób, żeby one w ogóle zadziałały jakoś normalnie. O nie. No i mamy już prawie 20 minut. Ale spokojnie, no jest to przedostatnia runda, więc niedługo będzie boss. Dobra, ciebie pominiemy. Do widzenia. Okej. Okay. Zabawne są te kolce. O, i zabawny jest ten, co strzela w nas podwójnie. W sumie w żadnym innym momencie tej gry nie widziałem strzelającego podwójnie. Strzelającej podwójnie bagiety. Podoba mi się to sformułowanie. Bagiety. Ej. Dobra. Mam ogólnie... kursor mi ogólnie zasłania tę grę, ale mam nadzieję, że nie nagrywam kursora. To by było trochę słabe. Niestety... zaraz go wezmę z ekranu, ale na razie... muszę zabić go, bo tutaj niestety...
Tutaj niestety z tego co pamiętam nie ma pauzy. To jest właśnie najgorsze. Jak ja nienawidzę, jak w grze nie ma pauzy, to kurde, no. Człowiek nic nie może zrobić, dlatego w większości... Jezu, nie tak miało być. Dlatego w większości nie gram właśnie w gry online. Znaczy, gry multi, tak? Bo niestety, ale czasu brakuje. Czy czas jest, ale nie jest tak od początku do końca. A drugą sprawą jest internet, który mi po prostu muri, no trzeba go zmienić. No, fajnie, że to strzelanie znika, jak wychodzi za planszę. Okej. Czy tu coś jest? Tu nic nie ma. No! Dziękuję uprzejmie. O! No dobrze, więc skoro mamy już bossa, którym jest Blobix, w ogóle tu każdy boss tutaj praktycznie tak będzie wyglądać, no się różniły kolorem i tym co robią, to warto zainwestować sobie w lasery, albo najpierw kupię sobie życie czy coś, będzie chyba najlepiej, właśnie. Życie kosztuje 2000, więc to nie jest fortuna. To możemy sobie zakupić. Nie! Nie chciałem tego! Ach, kurde! Tylko marnuję sobie hajs, nie? Sam mówię, że nie wolno podwójnego, bo to jest słabe, a sam tak robię, nie? Dobrze, już kupiliśmy, to trudno. Będziemy tego żałować w sumie. Ach. I może trochę... Nie, dobra, tego mamy w sumie dużo, to... Oooo! Popełniłem takiego fejla. A miałem oszczędzać. Okej, no nie jest w sumie tak źle. Ej, chwila. Nawet tym go mogę normalnie rozwalić. Więc boss ogólnie skacze sobie i to w sumie wszystko co robi. No i atakuje nas tymi piankami, które się odbijają. Najczęściej, bo czasami nie. Ej, tego bossa w sumie mogę właśnie tak pokonać tym zwykłym strzelaniem. To nawet nie wiedziałem. Tylko muszę się do niego oczywiście zbliżyć, nie? Może jednak to nie jest takie złe, bo ja ogólnie za pierwszym razem, kiedy... Kurde! Nie śmiej się ze mnie. Kiedy miałem tę moc... To nie miałem tego przyspieszonego, więc nie miałem jej przyspieszonej, więc może to dlatego taka negatywna opinia. Za chwilę zginiesz. Ojoj, co tu się zrobiło? No dobrze, straciliśmy jedno życie, ale to trudno. I tak jest dobrze, bo zazwyczaj traciłem więcej żyć. Tak więc ja idę do sklepu. Przeszliśmy pierwszy świat. Idę sobie zapisać grę. A, to tutaj jest zapis. Nie, tego już nie będę kupować. Ale fajnie, no... Popełniliśmy jeden błot, nie chciałem za bardzo tego kupować, ale w sumie... Jezus Maria, co... Ej, tu się pojawia obrazek, mimo że tego jeszcze nie ma. Nie wiem w sumie, czy... Kiedykolwiek to wezmę. Dobra, ja się z wami żegnam, no i do następnego. Na razie.